O, tak wygląda. O. Równiutko wszystkie stoją i to jest właśnie taka robota. Jeżeli jest dobry koparkowy, dobrze wierci, tak jak Grzesiek, Budyta mi to robił 340 słupów od 8 do 16, nie, do 18, wywiercił, wstawił i 64 kotwy, 62 kotwy dokładnie jest wstawione. I teraz tylko mi zostaje ustawienie tego do pionu i po robocie, bez żadnych sznurków. Tu ustawiłem tam już jeden rząd i tu rano te trzy. Widzicie, równiutko. Bez żadnego sznurka, bez niczego, tylko wysokość muszę sobie, tam bambus stoi, bo troszeczkę tam głębokość jest różna, widać są dołki, górki, to tam ciągnikiem podjeżdżam na łańcuchu, troszeczkę słupek do góry podsypać, żeby to równo stało. Ostatnio w sobotę zrobiłem zabieg kolejowym i to była bardzo dobra decyzja z miedzią. Zimno, a to wszystko nam rośnie. Rośnie. Niestety, jak już wegetacja ruszy, to już nie jest nic w stanie jej pohamować. Może tylko spowolnić. To jest sidaret. Także myślę, że już w tym tygodniu nie będzie żadnego okna na olej, a w następnym już może być za późno. Ja już na taką fazę, tak jak i daret, widzicie, tu już jest, no już są duże listki, no nie oszukujmy się. No dobra, idę do domu, nic z tego nie będzie. Także myślałem, że coś dzisiaj popracuję trochę, ale to człowiek mokry zaraz, coś tam w garażu podłubię. Piękna kwatera będzie, będzie co oglądać.